and white, yellow, blue, red, green, brown. See ya. What's the time, Mary? It's 10 o'clock. What's the time, Mary? It's 12 o'clock. What's the time, Mary? It's 1 o'clock. It's lunchtime. I'm hungry. Let's play again. Martha, you are Mary now, right? Okay, what's the time, Mary? It's 2 o'clock. What's the time, Mary? It's 4 o'clock. What's the time, Mary? It's 6 o'clock. It's dinner time. I'm hungry. Here you are. Thank you. Spróbujcie pobawić się w domu. Pamiętajcie, mówimy po angielsku. Dzień dobry, witam Państwa. Już za chwilę połączymy się ze Skoczowem, skąd transmitować będziemy wizytę duszpasterską Ojca Świętego Jana Pawła II. Świętą dziękczynną za kanonizację świętego Jana Sarkandra witają Państwa ksiądz Andrzej Koprowski i Michał Maliszewski. Ojciec Święty przybył już do Skoczowa. W tej chwili kończy się spotkanie z wspólnotą, z parafią Kościoła Ewangelicka Augsburskiego. Na placu dookoła kaplicówki zgromadzone są ogromne tłumy ludzi. Myślę, że warto zwrócić uwagę na charakter tej krótkiej wizyty Ojca Świętego. Jest to swoisty aneks do wizyty duszpasterskiej Ojca Świętego do Republiki Czeskiej. Dokonał tam papież, jak wiemy, kanonizacji dwojga świętych, Zdzisławy z Lemberku i Jana Sarkandra. Sarkander urodził się w Skoczowie, dlatego Ojciec Święty chciał odprawić mszę świętą tutaj, w miejscu jego urodzin. Jest to jednak także intuicja głębsza. Europa kształtowała się jako wspólnota ludów. Na przestrzeni historii Kościół był nośnikiem kultury, nośnikiem charakteru europejskiego społeczeństwa. Przez wieki nie było szczelnych granic. Uniwersytety, zresztą bardzo związane z Kościołem, były miejscem zdobywania wiedzy przez studentów niezależnie od kraju pochodzenia. W Krakowie studiowali Francuzi, Włosi, Niemcy. Polacy studiowali w Bolonii, w Padwie, w Paryżu. Potem nastąpił okres podziałów, kształtowania się państw i bloków, często z zatraceniem wymiaru duchowego i świadomości wspólnych chrześcijańskich korzeni. Europa katedr została wyparta przez Europę zbrojeń, a wreszcie Europę banków. Wiemy, że teraz jest znamienny proces, może trochę nieudolny, ale wyraźny, integracji europejskiej. Granice znów stają się bardziej elastyczne, ale potrzeba sięgnięcia do korzeni kultury, do elementów, które łączą, nadają poczucie sensu. Po II wojnie światowej, w tragicznym momencie historii Europy, Robert Schuman
Adidet Gasperi, Konrad Adenauer w oparciu o korzenie chrześcijańskie podjęli trud integracji. Kościół jest tym elementem jednoczącym. I w pewien symboliczny sposób papieska wizyta w Republice Czeskiej i aneks do Polski. Zresztą tam w 1990 roku w Welechradzie papież zapowiedział synod biskupów na temat Europy. Kościół wnoszący głębokie treści jednoczące ludzi i mogący dopomóc do zjednoczenia narodu. Są instytucje europejskie, także Konferencja Episkopatów Europy, której przewodniczącym jest arcybiskup Prahy, kardynał Miloslav Wilk, który przyjechał tutaj razem z Ojcem Świętym. Bo dla Kościoła to jest jedna Europa. Bardziej niż dla politycznych instytucji wspólnot europejskich. Ale jest jeszcze inny, trzeci aspekt tej wizyty w Polsce. Wiemy, że każda z wizyt związana była z aktualną sytuacją wspólnoty wierzących, stanowiącej zarazem zdecydowaną część wspólnoty społeczeństwa polskiego. Pierwsza wizyta, 2-10 czerwca 1979 roku, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do kraju europejskiego, a zarazem pierwsza podróż do państwa rządzonego przez komunistów. I to, co mówił wtedy papież, człowiek musi mieć zawsze poczucie swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił. Druga wizyta, 16-23 czerwca 1983 roku i jej motto: Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Przebiegała pod znamieniem stanu wojennego zawieszonego 31 grudnia 1982 roku. Wtedy właśnie Jan Paweł II beatyfikował troje naszych rodaków. Urszulę Leduchowską, ojca Rafała Kalinowskiego, Alberta Chmielowskiego. Trzecia wizyta. 8-14 czerwca 1987 roku. Pamiętamy inaugurację drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod hasłem Do końca ich umiłował. W Warszawie Ojciec Święty wręczył krzyże misyjne prawie 200 polskim misjonarzom i beatyfikował biskupa Michała Kozala oraz Karolinę Kuskówne. Czwarta wizyta. 1-9 czerwca 1991 i 13-15 sierpnia Światowe Spotkanie Młodzieży w Częstochowie. Pierwsza podróż po przełomie 1989 roku. I znamienny temat, dekalog, sięgnięcie w głąb człowieka, ukazanie konieczności podjęcia na serio etycznej przebudowy naszego życia. Beatyfikacja biskupa Józefa Pelczara, siostry Bogusławy Lamen, ojca Rafała Chylińskiego, Anieli Salawy, otwarcie drugiego Krajowego Synodu Plenarnego. Papież spędzi w Polsce niespełna 9 godzin. Jest wprawdzie tutaj po raz szósty, ale po raz pierwszy wizyta papieska w Polsce będzie wizytą prywatną i ma ona rzeczywiście wiele wątków osobistych. Jak podają czescy biografowie świętego Jana Sarkandra, być może zachodzi taka okoliczność, że rodzina matki papieża, pochodzącej z Górskich, spokrewniona była z rodziną Sarkandrów. Co do tego oczywiście nie możemy mieć pewności, ale być może biografowie tym razem mają rację. Wreszcie bliskość Wadowic, to jest prawie 40 km. Z kolei w Białej urodził się ojciec papieża. Tu pracował i umarł brat, Edmund, lekarz, który zginął na posterunku, lecząc chorych podczas epidemii. I wreszcie ostatnia wizytacja parafii przez metropolitę krakowskiego, Karola Wojtyłę, odbyła się tu, w Białej Podlaskiej. To ciekawe i szczególne wątki osobiste papieża, którego łączy wszystko z górami.
pielgrzymka do Polski od pierwszego momentu rzeczywiście wykorzystuje także ten charakter prywatny. Znamienne, że Ojciec Święty spotyka się z parafią ewangelicko-augsburską wcześniej niż z przedstawicielami władz politycznych. Chodzi o podkreślenie tego, że więź z wiary płynąca jest czymś pierwotnym i niezwykle istotnym. Właśnie jakby wykorzystanie tego charakteru prywatnej wizyty pozwala na podkreślenie od pierwszego momentu szacunku religijnego w postawie człowiek-człowiek, środowisko-środowisko. Parafia ewangelicko-augsburska w tym religijnym duchu z szacunkiem zgromadziła się w swoim kościele, by wspólnie modlić się z papieżem, człowiekiem wiary, mimo odrębności eklezjalnej. Ojciec Święty Jan Paweł II, zanim przyjdzie na plac, na którym będzie sprawował Eucharystię, wstąpił do nich, do braci w wierze, by wspólnie się modlić. Za chwilę usłyszymy zresztą prawdopodobnie przynajmniej część jego słów. Zanim przywitał się z przedstawicielami struktur politycznych, właśnie wykorzystując charakter prywatny swojej wizyty, najpierw spotkał się na wspólnej modlitwie z parafią protestancką. Chcę na to zwrócić uwagę, bo jest jakaś głęboka symbolika pierwotnej jedności w wierze w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, silniejszej niż więzy struktur społeczno-państwowych, silniejszej niż historyczne konflikty i podziały, silniejszej i ważnej dla skutecznej odbudowy więzi społecznej i sprawności struktur politycznych. Dlatego, że ta podstawowa międzyludzka religijna więź oparta o samego Boga, o szacunek dla człowieka płynący z wiary, z poczucia braterstwa w zbawiającym Bogu Jezusie Chrystusie, tworzy ramy i nadaje zasadniczy sens tym zewnętrznym więziom, do których, jak wiemy, tak wiele mamy w naszym społeczeństwie dzisiaj dystansu, bo historycznie uwarunkowanej goryczy. Musimy też podkreślić, że ważnym elementem, czy też rysem chrześcijaństwa w Polsce była i, mam nadzieję, jest tolerancja. Brak wojen religijnych. Słynne wystąpienie Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji, gdzie przyznał równe prawa, prawa człowieka, byśmy dziś powiedzieli, poganom, sprzeciwił się przymusowemu nawracaniu. Jakże to ma aktualny wydźwięk z aktualną w tej chwili obecną kanonizacją Jana Sarkandra, gdzie tak troszeczkę anachronicznie czasami zarzucamy papieżowi czy też kościołowi, że promuje świętego, który był z okresu wojen religijnych. Mój Panie Boże, przecież wtedy właśnie przemocy używały obydwie strony. Jeśli dziś papież mocnym głosem mówi przeciwko przemocy, to słusznie zaznaczył, witając go w świątyni Świętej Trójcy tutaj w Cieszynie, biskup ewangelicko-augsburski Paweł Anweiler, który powiedział, że możemy się wreszcie wznieść ponad podziały przeszłości, że nie musimy słuchać tego, co dyktuje przeszłość, że musimy zająć się teraźniejszością i może nawet powinniśmy zająć się przyszłością, nie tylko wiary, ale i ludzkości, myślę, w całym tego ogromnym słowa znaczeniu. Trochęśmy się zasłuchali chyba tutaj z księdzem, ale wydaje mi się, że właśnie to jest ten element szalenie istotny oprawy, którą ta niby nieoficjalna, ale przecież jakże serdeczna wizyta ma tutaj. Towarzyszą nam zespoły regionalne z ulubionego regionu księdza Karola Wojtyły, papieża. Czekamy w tej chwili po prostu na przejście z kościoła ewangelickiego. Ziemia cieszyńska i luterańska, diecezja cieszyńska to największe skupisko luteran w Polsce, a także kolebka reformacji w Polsce. Trzeba o tym pamiętać. W tej chwili żyje tu 40 tysięcy luteran. To jest 1/2 wszystkich luteran w Polsce. A parafia w Skoczowie powstała wręcz w okresie reformacji i kontynuuje tę tradycję.
To rzeczywiście, tak jak ksiądz powiedział, bardzo symptomatyczne, że papież rozpoczyna swoją wizytę od odwiedzin kościoła ewangelicko-augsburskiego. W tej chwili właśnie papież przybywa w Papa Mobile na kaplicówkę, gdzie za chwilę rozpocznie mszę świętą. Słynny pojazd, który państwo doskonale znają ze wszystkich wizyt, z tych 6 polskich, ale przecież 64 wizyt papieskich we wszystkich krańcach świata. Powitanie liturgiczne przez księdza prymasa Józefa Glempa i towarzyszących mu kardynałów. Mimo nieoficjalnego charakteru wizyty, papież spotka się przecież zarówno z prezydentem Rzeczpospolitej Polski, jak i z premierem. W związku z tym powitaniu towarzyszy również szef protokołu dyplomatycznego Jan Pikarski. Peleryna papieża wskazuje nie tylko na to, że jest to tradycyjny element stroju papieskiego, ale także na to, proszę państwa, że tutaj u nas w Skoczowie jest dosyć chłodno. Słyszymy właśnie Gaudę Mater Polonia. Ciesz się, Matko Polsko, że masz takich synów. Powitanie z prezydentem i jego małżonką Danutą. Panowie, zobacz, patrzcie. Jak widać, jest to czas na serdeczną rozmowę jeszcze przed oficjalnym spotkaniem. Papież wita się następnie z premierem Józefem Oleksym, z jego małżonką Hanną. Wita się także z marszałkami obu izb naszego parlamentu, Sejmu i Senatu. Obecni są ministrowie stanu Kancelarii Prezydenta. Kamera, na ile potrafi, na ile przeciśnie się przez plecy zgromadzonych ludzi, pokazuje te oficjalne powitania. Natomiast tutaj czuć radość zebranych ludzi. To, czego nie zawsze potrafimy należycie, czy nie potrafimy należycie pokazać telewizyjnym przekazem. Tak, elektroniczny przekaz ma również swoje wady, proszę państwa. Pokazuje dokładnie detale, ale w tej chwili nie pokazuje również tego, że wszyscy powstali, oczekują z niecierpliwością tego, że tutaj przy ołtarzu pojawi się Jan Paweł II. Wśród witających rozpoznajemy również przedstawicieli fiskusa, między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, panią Gronkowicz-Waldz. Za chwilę zobaczą państwo relację z przylotu Ojca Świętego, przygotowaną przez Telewizję Polską. Widzimy już charakterystyczny helikopter, który za chwilę wyląduje na stadionie KS Beskid, który stał się tymczasowym lądowiskiem, czy też heliptorowiskiem, jak tutaj mówią miejscowi, gdyż nie jeden i nie jedyny helikopter tu już właśnie wylądował.
Mieliśmy co do tego wątpliwości, mgła, która panowała tu wczoraj, dzisiaj, dzisiejsze nocne opady, a także poranna mgła, skłaniały do tego, że prawdopodobnie papież przyjedzie drogą lądową. Tak się jednak nie stało. Już widzimy charakterystyczną sylwetkę Jana Pawła II w oknie. Ojciec Święty korzysta z życzliwości władz Republiki Czeskiej i przyleciał do Polski i odleci helikopterami czeskimi. Czesi na wszelkie sposoby starali się okazać swoją życzliwość, szacunek Ojcu Świętemu. Widzimy w tej chwili zbliżającego się ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, który powita. Oprawa tego powitania jest może różna i zadziwiająca dla Państwa. Jedynie szpaler podhalańczyków wita Ojca Świętego. Nie ma kompanii honorowej, nie ma zwyczajowych hymnów. Papież przybywa tu po prostu jako nasz duchowy ojciec, a nie jako głowa państwa watykańskiego, jak to się dzieje przy okazji oficjalnych wizyt. Tak będzie witany, tak był witany i tak będzie żegnany w Czechach, natomiast w Polsce jest po prostu jednym z nas, pielgrzymem. Obok biskupa ordynariusza wita go także, jeśli zdołaliśmy to zauważyć, nuncjusz apostolski, a także znany nam już i przedstawiany szef protokołu dyplomatycznego MSZ. Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli telewizory, wiemy, że zmieniana była godzina rozpoczęcia transmisji, pragnę powiedzieć, że Ojciec Święty jest już w zakrystii, przygotowuje się do odprawienia mszy świętej. Przedtem odbył spotkanie z parafią ewangelicko-augsburską, natomiast Telewizja Polska pokazuje nam momenty spowitania Ojca Świętego i za chwilę relacje także z tego spotkania z parafią ewangelicko-augsburską. Ciągle jeszcze obserwujemy papieża na lotnisku, ale już chyba za chwilę otrzymamy obraz z kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Skoczowie, jednej z najstarszych parafii ewangelicko-augsburskich w Polsce. Uroczysty szpaler podhalańczyków, o których wspominałem, przynależny osobom o wielkim znaczeniu i znany nam Papa Mowy.
zwierzęta domowe od chorób zachować raczy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I prośmy o błogosławieństwo. Wszyscy zaproszeni goście udają się w tej chwili na swoje miejsca przy ołtarzu. Widzimy w tej chwili premiera, ministrów stanu, którzy zajmują miejsca tuż przed mszą świętą w wyznaczonym dla siebie sektorze. Za pracowników nauki, aby ich odkrycia i wynalazki pomagały przekształcać świat zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Za wszystkich nauczycieli, wychowawców, aby Bożemu kształtowali duszę powierzonej sobie młodzieży. Ciebie prosimy. W tej chwili kamera pokazuje krzyż ustawiony na tym wzgórzu w 1983 roku. Jeszcze jest nieznaleziony, aby do domu wrócić mogło. Ciebie prosimy. Nadajemy w tej chwili fragmenty przemówienia papieża w kościele ewangelickim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koczorach. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Tymi słowami z całego serca pozdrawiam was, bracia i siostry, ze wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, obecnych tutaj na czele z księdzem biskupem Pawłem Anweiderem, pasterzem diecezji cieszyńskiej oraz gronem duszpasterzy. Serdecznie pozdrawiam biskupa w Skoczowie, księdza proboszcza. Bardzo dziękuję za to modlitewne spotkanie. Planując wizytę w diecezji bielsko-żywieckiej, od samego początku miałem świadomość, że tego spotkania nie może zabraknąć. Chociaż to nasze dzisiejsze spotkanie czasowo jest bardzo krótkie, to jednak jego znaczenie jest ogromnie doniosłe. Jest ono bowiem świadectwem naszego wspólnego pragnienia szukania dróg do jedności chrześcijan zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Region, w którym się znajdujemy, czyli ziemia bielska, Śląsk Cieszyński, jest w Polsce znany jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego.